od września trwa remont. Jak się zaczął, jak to w ogóle wyglądało od początku? Pierwsze weszli kulturalni elektrycy, sprzątali po sobie. Na tak naprawdę był porządek, nie było odczucia w ogóle ich remontu, prac. Potem weszli tynkarze i zaczęli nam zestawiać wejścia całe do klatek, na piętra. Proszę powiedzieć, kto mieszka tutaj w tej kamienicy? Starsi ludzie, osoby niepełnosprawne, małe dzieci. Przy ulicy Krakowskiej 1 wykonujemy teraz bardzo duży remont. Jest to remont klatki schodowej, praktycznie trzech klatek schodowych. Wymieniamy instalację elektryczną, instalację gazową. Poprawiamy warunki bezpieczeństwa mieszkańcom, bo bardzo wielu mieszkańców zgłasza do nas uwagi i oczekuje od nas wykonywania remontów. Do tego remontu przygotowywaliśmy się 2 lata. Koszt tego remontu to prawie 800 tysięcy złotych. To już jest drugi remont. Pierwszy wyglądał tak samo? Nie. Za pierwszym razem, kiedy był przeprowadzony remont na klatkach, to było sukcesywnie. Najpierw jedna klatka, z tym, że lokatorzy byli przeniesieni gdzie indziej na drugą klatkę i po prostu jako mieszkanie zastępcze dawane. I wtedy przeprowadzali remont. W tej chwili to, co robią, to woła o pomstę do nieba. Chory przeszkód. Uwaga na głowę. A proszę powiedzieć, bo no na przykład tutaj, na tym piętrze jesteśmy, kto tutaj mieszka? Tu mieszka pani z czwórką dzieci, tu mieszka kobieta z synem niepełnosprawnym, który jest, ledwo chodzi. Musi być oparty o poręcze, żeby zejść. Tutaj mieszkają dzieci, roczny chłopiec, 3-letnia dziewczynka. A w jaki sposób ta osoba niepełnosprawna teraz wychodzi z domu? Nie wychodzi. Jak to nie wychodzi? No siedzi w domu, bo nie jest w stanie po prostu zejść z rusztowania. No, osoba sprawna jeszcze przeskoczy, jak się zlegnie, podegnie. Dziwię się tak samo dla zarządu mienia komunalnego w Białymstoku, że nie zaproponował w ogóle żadnej rekompensaty mieszkańcom, że nie dano na ten czas remontu lokali zastępczych, że nie zamknięto tej kamienicy, ponieważ tu się nie da funkcjonować. Tym bardziej, że nie ma gazu w mieszkaniach, tym bardziej, że mieszkają tu osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. Tu po prostu nie ma jak przejść. Naprawdę, ani dzieci, przecież tu można nogi połamać. Ja się dziwię, że nawet inwestorzy czy zarząd mienia komunalnego nie boi się o ewentualne odszkodowania, jakie musiałby płacić w razie czy połamania nogi czy czegokolwiek. To naprawdę grozi kalectwem. Jestem osobą niepełnosprawną, mam 2 dzieci, mam zwierzęta. A proszę powiedzieć, jak pani sobie radzi, jak pani tutaj wychodzi z budynku? Panowie mi pomagają, o tak pani powiem. Przerywają roboty, tam u mnie, mieszkam w drugiej klatce, to rzeczywiście mi pomagają, zatrzymują się. I jak trzeba przejść, to pomogą przejść zawsze. No mój czynsz, wysokość mojego czynszu jest 1117 zł. A czy pana zdaniem rusztowania są we właściwy sposób tutaj zainstalowane? Proszę panią, nie ma innej możliwości. No ale tutaj ludzie się skarżą, że mają problem w ogóle z wychodzeniem z mieszkań. Nie tylko z przechodzeniem, ale w ogóle z wychodzeniem z mieszkań. To, proszę panią, mogą się skarżyć oczywiście, no to są utrudnienia remontowe. Jeżeli ktoś nie remontował nigdy budynku zabytkowego, to nie zna technologii, więc ja też nie wytłumaczę człowiekowi, co nie ma o tym pojęcia. A może mi pan wytłumaczyć, czym się różni remont budynku zabytkowego od remontu? Jak na charakterze pani dzwoni, bo ja jestem dziennikarzem, portalu. To proszę się ze mną umówić, jak pani chce, to proszę się umówić, ja chętnie pani powiem co i jak, dobrze? Dobrze, możemy się umówić, może pan przyjechać tutaj na tą Krakowską 1? No w tej chwili nie mogę, bo jestem gdzie indziej. Mogę na przykład być... Możemy się umówić, proszę pani, na Krakowskiej za 2 godziny. Za 2 godziny. Dobrze, będziemy tak. Za 2 godziny. No nie, one są ruchome, nie są niczym przymocowane. To nawet widać. O, na folię, proszę bardzo, przywiązane folią. Widać jawnie przecież tu. Sznurek i folię. Ja bym chciała, żeby tu pan Ostrowski ewentualnie, ktoś z zarządu mienia przyjechał i przeszedł się również od góry do dołu. I tak kilka razy najlepiej, tak jak nieraz muszą mieszkańcy właśnie czy po zakupy wyjść, czy po dzieci do szkoły, czy nawet z dziećmi, że ktoś przyjechał, zademonstrował tutaj chodzić. Wstyd, po prostu wstyd. Nadzorujemy na bieżąco wszystkie prace. Jest tam zaangażowanych 3 inspektorów nadzoru i kierownik działu, także na bieżąco wiemy, co się w tym budynku dzieje. Budynek jest budynkiem zabytkowym. Nietypowość tego budynku jeszcze dodatkowo polega na tym, że wysokość kondygnacji dochodzi do 4 metrów. Dlatego bez rusztowania tych żadnych prac się nie udałoby w tym budynku wykonać. Natomiast też wiem, że była przeprowadzana kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy i żadne uchybienia nie były wykazane. Mamy od 10 października. I kiedy wam wyłączył gaz? Nie wiadomo. Ale na święta będziecie mieli gaz. No planują.
Ale umawiam się na 11 godzinę. 11. My przyjechaliśmy. Proszę panią, wszystko się zgadza, tylko ja naprawdę mam ważniejsze sprawy niż z panią się umawiać. Proszę mi wierzyć. W jakich my czasach żyjemy? Centrum miasta. I centrum miasta są najgorsze. Toż to przecież widać samo przez się, widać co tu się dzieje. Tu jest, za przeproszeniem, że tak powiem, jawny burdel. A nie remont.